You are fools to have come to this place! The icy winds of Northrend will consume your souls! Enough! I tire of these games! Suffer, mortals, as your pathetic magic betrays you! Dobra, witam wszystkich w ostatniej już konferencji taktycznej. Licząc Lich Kinga, którego na razie nie będę poruszał, więc póki co, jeśli chodzi o wszystkie bossy do przerobienia, plus to co nagram dzisiaj, to będzie to ostatnia kluczowa dla was konferencja. O bossach, które będziecie musieli zaliczyć test wiedzy, o którym wspominałem od 1 września. No i tak, mam przed sobą bossa Valitra Dreamwalker, pseudonim Śpiące. Tutaj na tym bossie, tak na dobrą sprawę, jego nie bijemy, tylko leczymy. Dodatkowo zalecam się tutaj dodać jednego, dwóch healerów wzwyż, żeby sobie bossa, żeby ten healing na bossie był zwiększony. Jak boss zostanie wyleczony, to się skończy walka i tyle. Także musimy się go wyleczyć. Co mamy tutaj na tym bossie? Mamy falę adów, troszkę inne niż te na Lady, ale generalnie to jest boss na ady. Są różne rodzaje tych adów. Pojawiają się mniej więcej 5 rodzajów się pojawia tych adów. Powiedzmy, pojawiają się Blazing Skeleton. To jest ad, który zadaje, rzuca, napierdala fireballe, zadaje masowy AOE damage, ma takiego spela jednego. Ich musimy zbijać jako pierwszych, bo robią największy depth na rajdzie. Ten spell, co one kastują, praktycznie jak nie zostanie to zinterruptowane lub nie zostanie ad zabity, no to jest bardzo duży damage i może to doprowadzić do wipe'a. No i tak, ale to nie wszystko. Supresory jako drugie w kolejności. Trzeba je zbijać natychmiastowo, bo zmniejszają otrzymywany healing przez Valitrię. Spawn supresorów można po części przewidzieć, dlatego raid, szczególnie rangedzi się będą ustawiać w miejscu spawnu supresorów. I żeby je szybko zbijać jak wyjdą, one wychodzą tam za bossem, jak patrzę na wprost, tam za tego Rowinkra, tam jest jedna fala adów, druga może wyjść gdzie indziej, także można to przewidzieć. Niekiedy. No ale tak. Blistering Zombie, czyli kolejny ad, jego powinno się kajtować i trzymać z dala od rajdów, ponieważ on przy śmierci wybucha, właściwie przy końcówce życia, wybucha po prostu i zabija wszystkich, którzy będą w jego range'u. Więc taktyka na niego jest taka, żeby go wyprowadzić poza rajd. I tam dopiero można go dobić. Kolejna sprawa, czyli Gluttonous Abomination, to sad, którego trzeba tankować. Zaraża wszystkich graczy w promieniu 8 miliardów chorobą Good Spray i tą chorobę trzeba natychmiast dispelować. Melasi głównie raczej trzymają się tego mobka z daleka. Ale to już w praktyce no, wygląda tak, że każdy napierdala co popadnie, więc na HM-ie już inna bajka. Po śmierci Blugaswa z niego pojawi się kilka robaczków, które również trzeba jakoś szybko zagrować i zabić. I ostatni z adów, czyli Ryzen Archmage, de facto ten, co już tutaj jest widoczny przy bosie. Jego też trzeba tankować. On napieprza Frostbolt woleje. Wysysa manę przez Mana Void AOE taki i pozostaje na ziemi Column of the Frost, który wybucha 2 sekundy po pojawieniu się. I no nim głównie melasi się zajmują. Poza tym w trakcie walki uważamy właśnie na niebieskie gejzery, z których musimy wychodzić, bo was odrzucą do góry. Wlecicie w kosmos i przy upadku możecie zginąć, już nie mówiąc o samym wybuchu jego, że bardzo duży damage to jest. No i w sumie to tyle, jeżeli chodzi o praktykę z adami. Natomiast jest jeszcze jedna ciekawa rzecz na tym bossie, obowiązkowa. Pojawiają się portale, Emerald Dream to się nazywa, które boss zrzuca nam. Osoba, która tam wejdzie, ma tam coś takiego jak unoszące się chmurki, Nightmare Cloudy, który musi zbierać. Dzięki temu przez najbliższe bodajże niecałe 40 sekund mana tej osoby będzie regenerować się znacznie szybciej i zarazem, jeżeli wejdzie depth, to jego damage
No i ogółem healing jest zwiększony o 10%. Dzięki temu healerowie tutaj nie powinni mieć problemu z maną na tym bossie, jeżeli będą regularnie korzystać z chmurek. Przeważnie rozpisuje się osoby, które wchodzą po prostu na te portale. Na 25 jest to 6 portali, na 10 są to 3 portale. Jeżeli Deps ma problemy na adach, to tak jak mówię, można jednego przypisać do portalu ewentualnie. Późniejsze części walki oczywiście. Czas tutaj regeneracja many jest bardzo istotna, bo tak jak mówię, healowie napieprzają healing na bossie i też muszą regać to w portalach. Generalnie kto ma kryzys, wchodzi do portalu, tak się to powinno przyjąć. Ale na normie ten boss nie stanowi żadnego wyzwania, więc nie ma się czym stresować. No i to był właśnie ten pierwszy boss z tego kwartera. Zobaczmy teraz, jak to wygląda w praniu. Tylko ja nie wiem, jak ja go wyleczyć. Mam nadzieję, że wchodząc do portalu, walka się już skończy. O, wychodzi pierwszy Glutonous Abomination. O, walka się zaczęła. I te ady będą się spalić co jakiś czas. To są te robaki, o których mówiłem. Trzeba je zbijać. Ryzen Archmage napieprzający Frostbolt Voleje. Popatrzmy sobie. Jest Frostbolt Volley, o którym mówiłem. Wyszły Blistering Zombie, które musi być szybko zbijane. I ten Blazing Skeleton, popatrzcie na niego, to jest ważna. Oprócz Fireballi, popatrzmy na jego Spelling Aura. O, Valdilia już portale spawnuje. O, właśnie to, Lay Waste. Patrzcie, jaki to jest damage. Stanie nieprzerwanie tego to jest po 5000 damage'a na sekundę. To musi być instantowo zbijane. Wchodzimy w portal. Nie udało się. To jest jeszcze ten dot. Nie zdążyłem. To co ileś tam sekund się dzieje. Z tych robaków patrzcie, nabijane są dot. Patrzcie, jak ten damage rośnie, jak one biją raid. Patrzcie, ile stacków. Mają być łapane instantowo przez stankę. Dobra, portale zaraz, więc jak Valitia mówi, to można już się przygotować. O, jeszcze nie? Teraz. You are in the wrong zone. Nie mogę być w portal, niestety. Nie mam bandaży, żeby wyleczyć bossa, więc go po prostu nie wyleczę. Niemniej jednak tak to właśnie wygląda w praniu. Dobra, ostatni boss z tego kwarteru i zarazem mogę powiedzieć najtrudniejszy z całego ICC. No zależy co jest dla kogo trudne, no nie? Jeżeli patrząc na rajdzie 25 osób, to ten boss pod względem ogaru całości rajdu może być najtrudniejszy. Albo najłatwiejszy. Na normalu tutaj co prawda nie jest to aż tak skomplikowane jak na heroiku, więc prędzej czy później kwestia praktyki i można sobie wyrobić fajny schemat w zbijaniu tego bossa. A do czasu wyrobienia sobie tego schematu niestety trzeba się będzie trochę pomęczyć na nim, bo tego bossa nie ma szans bić za pierwszym razem, jeżeli większość rajdu nie robiła go już. Przede wszystkim ważne jest rozpisanie tutaj ludzi, kto gdzie będzie stał z rozbikonem, czyli markiem nad głową, który wskazywał będzie na tomb. To będzie na tym bossie odpowiednio rozstawiać tombę zatem. To jest podstawa do sukcesu. Druga rzecz najważniejsza na tym bossie to reset stacków. Reset stacków, który do trzeciej fazy odbywa się w sumie tak jak u wszystkich. Natomiast na trzeciej fazie w związku z Mystic Buffetem będzie to tym bardziej utrudnione, że trzeba będzie po prostu ogarniać. Czyli innymi słowy, ogar na tym bossie jest niezbędny to zrobić. Ogar całości dajmy. Wszystkich 25 osób. Dlatego jest on tak trudny. Ale dobra, przechodząc do praktyki. Taktyka tankowania tego bossa jest dosyć prosta. Boss sobie przyleci,
Dan go złapie, ustawi bokiem. Są różne sposoby robienia tego bossa. Można go robić tak, żeby stał na środku bokiem, albo rozstawić Raid przy ścianach. Czyli Raid stoi przy ścianie, a boss będzie stawiany bokiem do niej. Podstawą jest to, żeby nie użył Frostbriefa w Raid. Każdy Frostbrief w Raid to jest instantowo zgon wszystkich w jego range'u, więc nie może być sytuacji, że tank się z bossem przypadkiem odwróci czy coś, lub go nieodpowiednio ustawi po Blistering Coldzie, który nastąpi. Boss ma być instantowo obracany i nie chcę tu mieć żadnych pomyłek, jeżeli o to chodzi. To jest niezbędne dla tanków. Poza tym boss też bije z cleave'a. Nie stać też na ogonie, bo odpycha. Czyli po prostu wszyscy biją go, jak boss stoi ustawiony jest bokiem. To jest najważniejsze tutaj. Natomiast używałem Frostaury. W sumie to jest logiczne, bo boss jest trochę podobny do Subhiriona z Naxa. Z wieloma istotnymi szczegółami, co prawda. Aczkolwiek mamy tu coś takiego jak Frostaura w ciągu walki, która zadaje nam obrażenia Frost co 3 sekundy. I to tutaj healing oczywiście no, musi być wzmożony, bo i tak Raid będzie obrywał damage. Dobra, ale wracając do praktyki, mamy tu takie podstawowe debuffy. Jest coś takiego jak Permanenting Chill, Unchained Magic oraz staki, które są na rangedach. Są to staki z debuffa Instability bodajże. Tak. I mamy taki schemat działania, że Melasi mają trochę inaczej, rangedzi trochę inaczej jeszcze, ale chodzi o to, że wszyscy Melasi, czyli tank, hunter, wszyscy Melasi mają coś takiego, że przy każdym uderzeniu fizycznym jest 20% szans, że otrzymają właśnie ten debuff, który się stakuje. Czyli jeżeli uzbiera się nam, powiedzmy tak, 3-4 staki, 4 to już chyba max, musimy zaprzestać jakichkolwiek ataków na bossie i poczekać, aż staki zejdą. Wtedy można kontynuować. Kanterzy z kolei muszą uważać na debuff Unchained Magic, który od czasu do czasu pojawia się na losowych członkach z rajdu. Każde wykastowanie przez nas wtedy jakieś zakręcie podczas posiadania tego debuffu zada nam duże obrażenia Arcane po 8 sekundach. Więc musimy obserwować, kto co ma na dobrą sprawę. No i nie mówiąc o tych ogółem o stakach na rangedów, też trzeba zatrzymywać deps. Syndragosa poza tym raz na jakiś czas wszystkich nas gripuje do siebie. Cały raid, że tak powiem, wciąga pod siebie. I rzuca następnie Blistering Cold, czyli cast, który zada 30 000 obrażeń wszystkim graczom w range'u 25 yardów. Więc należy po prostu odbiec. Odbiec w miejsce zbiórki po przyciągnięciu. Kto zaśpi, no to zginie. Kwestia tylko odnośnie tanka. Czy tank się odpali wtedy i ustoi, czy też będzie odbiegał. Raczej powinien ustać. Ale to jest już kwestia do dogadania. No i poza tym mamy coś takiego jak faza lotna na tym bossie. Czyli w powietrze zbija się na 85% życia. I wtedy po prostu pojawiają się tomby. Ogółem nie powinno się to powtórzyć więcej jak 3 razy na 25. No i do czasu 35% życia, bo później nastąpi trzecia faza, wtedy już boss nie będzie się wznosił. Ale jeżeli tak, boss się będzie miał wznosić w górę, to rzuci na 25, jest to 5 osób z takimi markami, które będą wskazywać na miejsce rozłożenia tombów. I te frost tomby, trzeba będzie rozłożyć po prostu w odpowiednich miejscach. To przeważnie wyznaczymy na flarach. Powiedzmy, że pierwszy tomb tutaj, gdzieś, no nie, drugi tomb gdzieś tutaj i trzy tomby tutaj. Pierwszy, drugi, trzeci. Albo na odwrót. Trzy pierwsze gdzieś tutaj i dwa na schodku. Tutaj, tutaj. No i o co chodzi w tych tombach? Na początku trzeba się oddalić od osób, które mają te marki. Osoby muszą odpowiednio te tomby rozstawić w taki sposób, żeby Raid się mógł później, jak dostaną już te tomby, że mógł podejść swobodnie, ustawić się
za tombami. No i żeby nie zginąć od speli bossa, bo boss wtedy mocno bije, tak jak Subhealon na lotnej fazie. Wszyscy muszą się wtedy schować za tomba i patrzeć, z której strony leci po prostu spell bossa, żeby nie zginąć. No i co, tomby trochę zbijamy już, tak jak się tej fazy, oczywiście nie tak, żeby je zbić od razu. Musimy wyczuć sobie praktykę, czyli rozkładać damage na tombach, żeby nie zginęły za szybko, bo jeżeli tomb padnie za szybko, to po prostu, a faza się jeszcze tam nie skończy, to po prostu wszyscy zginą. Także trzeba rozkładać ten damage. No i kolejna sprawa, no. Jeżeli ktoś źle postawi tomba, czyli no to ktoś, kto będzie w range tej osoby, też zostanie zamieniony w tomba i to nam utrudni życie. Czyli trochę to działa inaczej niż na Subhealionie. To jest trochę dlatego boss inny od Subhealiona. Dlatego kwestia rozstawiania tych tombów tutaj jest niezbędna, żeby zrobić go. No i co? No to jest podstawa, tak jak mówiłem. Trzeba zbić odpowiednio, ewentualnie jak się już skończy ta faza, wtedy trzeba dobić tomby, później wszystko wraca do tego samego, co było przedtem. I tak to będzie wyglądać aż do fazy trzeciej. Na fazie trzeciej zostaje nam kilka rzeczy takich samych, a mianowicie ten tomb z fazy drugiej znanej i pierwszej, który zamraża po prostu graczy, którzy nie odejdą z nim. Mowa o tym tombie. Ten tomb się, powiedzmy, któryś z graczy wybiegnie gdzieś w określone miejsce, Riot będzie sobie bił bossa i zamieni się ten gracz w tomba. I tego tomba trzeba raz, że zresetować sobie staki z Mystic Buffet za nim, a dwa, no po prostu szybko zbić go. No i na fazie trzeciej, no to właśnie w sumie najistotniejszy jest ten Mystic Buffet, żeby go resetować. I to dostają wszyscy gracze tam w polu widzenia bossa. I każdy stack tam zadaje coraz większy damage. Trzeba kontrolować po prostu ten debuff i chować się, na przykład iść za tego tomba, gdy pozostało nam tam 2-3 sekundy debuffu i później można go zbijać, jak staki zejdą. Tak samo tankowie muszą to robić. Jeżeli jeden z tanków ma na stronę tych staków, powiedzmy więcej jak 3 już, to drugi łapie sobie bossa i ten pierwszy idzie resetować staki, później wraca i tak na zmianę ma się to odbywać. Czyli automatyka, cały czas resetujemy staki na tej fazie, bijąc jednocześnie bossa, no i dotąd aż go zbijemy. Jeżeli tank nie zresetuje staków, to Frostbreath go weźmie na one shota. To w sumie tyle. Teorii. Można zobaczyć praktykę teraz. Po zbiciu tych dwóch małych smoczków od razu się pojawi Syndragosa. Już leci. Popatrz. Odwracamy bokiem. Mamy tą Frost Aurę, o której mówiłem. Jest pierwszy Frostbreath. Zmniejsza nasz movement tak samo. Pojawił się Blistering Cod, więc powinniśmy odbiec. Zaczyna się faza lotna, popatrzmy. Tylko nie wiem, kto mi tomba zbije, cholera. Nie dostałem tomba, ale w tym miejscu powinien być tomb. Ja się powinienem za nim chować. No i tutaj trwa ta lotna faza, boss z powrotem wraca, ale widzę, że wraca z pełnym życiem. Nie no, ten serwer jest trochę zbugowany. Więc go po prostu zbijemy. Your
suffer, mortals, as your pathetic magic betrays you! Mam nadzieję, że uda się dojść do ostatniej fazy. Jest ostatnia faza, boss przemawia. I pojawił się Mystic Buffek, o którym mówiłem. Trzeba kontrolować staki. Dwa uderzenia, już mamy dwa staki. No i to trzeba kontrolować. Tyle. Dzięki wszystkim za wysłanie i miłych przygotowań do egzaminu.